Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. Ho, z przeturlaniem się aż pięknie wyszło w God of War wstąpienie, lubię, że jak to woli, God of War Ascension. Mam nowego pada, więc jestem już bardzo happy z tego powodu, bo mam nadzieję nie będzie mi go rozłączało, ale w sumie jest połączony analogowo, więc nie powinien się rozłączać. Więc lecimy dalej i proszę, mamy pierwszą gorgonę, jaką Kratos czasowo napotyka w życiu, ale w sumie nie pierwsza. Ała. Jest to pierwsza gorgona w ogóle, jaką napotyka, nie? Znaczy, wróćcie się w historii growej, bo wiadomo, w grach to zarówno jeden napotkał pierwszą gorgonę, a że było jeszcze śmieszniej, napotkał samą grową gorgon. Jest w ogóle zupełnie napisane o tym, o wychowaniu. Okej. Okay. Niech pani rodzi o bloku. Halo, gdzie blok? A teraz się świeci na czerwono, chyba tylko się nie dało zapytać. Oj! Nieruchomienie miała ciśni, tak wiem. Już. Nie ma tak. Kurde, już myślałem, że będziemy kopali. No chyba. Dobrze. Wreszcie się uda. Atakujemy. Unikamy. Atakujemy, teraz może o pyk, dzień dobry, i raz, i dwa, i unik. Nie tylko unik, ale to jest ważne, bo pozbywamy się naszej gorgoniej koleżanki. Boli mnie tylko fakt, że w tej części właśnie to wykończenie nie wiąże się z tym, że jak wiecie, urywamy łepetynę tej gorgony, po czym wywalamy tym jej spojrzeniem dookoła i zamieniamy w kamień wszystkich przeciwników, bo to jest zajebista rzecz na duże grupki, bo pozwala bardzo szybko pozbyć się kilku, no czasami nawet kilkunastu przeciwników, jeśli dobrze się wyczuje moment na atak i użycie danej broni. W ogóle maczugę miałem! Jezus Maria! Miałem maczugę, ale nie wykorzystałem ani razu. No lele mało. Szkoda było trochę zużywać na takie pierwsze, ale dobra. Jak już jest proca obok, to szkoda też jej nie wykorzystać. Chociaż to jest trochę mniej skuteczna. O, tutaj. Ze wszystkich przepowiedni to właśnie ta nachodzi mnie we snach. Nieodczytywalne. Pełen obraz koszmarów pozostaje ukryty. Aletia. To jest oczywiście z samego God of War 3, tak naprawdę chyba końcówka fabuły, kiedy już cały Ol widzi się jebać tak naprawdę, bo Kratos już sprowadza totalny rozpierdol na ten świat. Tak sądzę, ale nie ma co się aż tak martwić. Za zrobienie wszystkich tych skrzyń w ogóle jest trofeum, chyba jest ich 7 w całej serii. Ach, boże, w całej serii, w całej części i wszystkie są gdzieś tu poukrywane, nie? Nic tylko kwestia na wyczucie momentu. Z momentu, na nie ten. Na dobrą eksplorację i wszystko się zgadza. Dobra, wszystkie? Chyba wszystkie. Okej. A jednak coś tu, że tak słyszałem, że. A właśnie, w sumie samo to jeszcze, gdyby byli wszyscy, to by kamera mi pokazała, jak mam iść. Kurde, ale to, nie? Ach, to są jaja, tak jakby to. Czy nie rusza mi się tego, że ma być fajnie wyglądać, tylko to są jaja. Konkretnie jaja chimery. I ja chimery? Nie wróć, mantykory. Jak ja mantykory w tej grze nienawidzę, nie? Autentycznie to. I nie dlatego, że jest design zły czy coś, bo design jest naprawdę dobry. Ale z tym głównym się tak chłopowo walczy. Z przegięciem czasami. Pyk, oczko gorgony. Dziękuję i za darmo się leczę i jednocześnie powiększam pasek zdrowia. Dziękować. Teraz zgarniamy kolejne czerwone orby.
Fun fact, jak wrócimy tutaj później, fabularnie, to te skrzynki znowu będą do otwarcia. Także warto tego nie pominąć. Albo będą, albo to, albo to jest po prostu dwa razy mocno. Kurde, nie pamiętam. No i tu już mamy checkpoint, no i przez to, że mocno zniszczy, to już się nie cofniemy. Dopóki nie progresujemy fabuły wystarczająco. Okej. Okay. O, kolejny zjazd się szykuje. Spoczy. W razie, gdyby ktoś nie pamiętał, gdzie idziemy, kierujemy się do Delf, żeby porozmawiać z wyrocznym. Która ma nam sprzedać jakieś informacje, czy sprzedać. Może wiadomo, jak działa wyrocznia, nie? Po prostu mamy się u wyroczni dowiedzieć, co takiego się... Może tyle dzieje z nami, tylko po prostu co mamy dalej robić, żeby uwolnić się od wpływu furii. To jest w ogóle druga wyrocznia, z której pomocy będzie Kratos skorzystał, nie? Bo... Lorowo ta jest pierwsza, ale jeśli chodzi o wypuszczane części, no to... Pierwszą była ta w God of War 1 i była ta wyrocznia Ateny w Atenach. nie powiem o nomen omen animasu maślane, no bo to po prostu no, wyrocznia Ateny w Atenach, no to jak to inaczej określić. O. Weź lód Posejdona, a odnajdziesz właściwą drogę. No, mamy drugiego boga z wielkiej trójki. Nie, wróć, mamy drugiego boga w grze, ale pierwszego z wielkiej trójki. Czyli właśnie Posejdona, ale jakby dlaczego akurat Posejdon dostał tutaj lód, to nie mam bladego pojęcia, nie? Bo już lód na wrażenie to bardziej pasuje do Boreasa, aniżeli do Posejdona. Lód Posejdona przywołuje... Lód Posejdona, którym można rozbijać bloki, umożliwia oddychanie pod wodą. Zamrażanie wrogów daje czerwone kule. No pewnie dla tego oddychania pod wodą akurat jest tu Posejdon, no ale kurde, dziwne to jest strasznie. Jak było widać, gość zaczął się bronić i życie lodu przebiło się przez blok, więc... To spoko, tylko niestety problem jest fakt, że przebijamy się przez blok tylko kiedy wykonamy pełną kombinację. A jak wiadomo, kiedy na pierwsze trzech typa naraz, to ciężko jest ją wykonać w sposób poprawny. Czyli tak po prostu ją skończy. A jakby to nie mogę zmienić sobie na ogień. Ponieważ to jest po prostu tutorial, w którym mamy się nauczyć używania tego żywiołu. Chuj, nie żyję. Ja pierdolę, serio, nienawidzę tego żywiołu. I nie dlatego, że on jest trudny w używaniu, bo nie jest. Po prostu mamy nowy żywioł, zamiast ognia walimy lodem. Tylko po prostu jest strasznie chujowy. Nie używanie go. Kurwa, musiał się spierdolić. Dobra, w sumie jak już ulepszyłem, no to... Niech ten jeden level chociaż to ma. Bo i tak da się ulepszyć wszystkie bronie za pierwszym razem, bez konieczności nowej gry plus. Czy broni? Wszystko da się ulepszyć tylko na raz, nie? Trzeba dobrze wystabilizować to. Najpierw trzeba opuścić te skrzynki, łącznie z tymi zniszczonymi. Ale bardziej warto użyć te białe przedmioty, zanim wejdziemy na koniec gry. Bo jeśli na końcówce gry wszystkie białe będziemy mieli zgarnięte, czyli wszystkie te z piórkami i oczami, to wtedy w tej będzie wręcz gargantuiczne ilości orbi. Zostanie nawet 3000 w jednej, a to może przechodziłem akurat, ale to 1000 w jednej się na pewno znajduje, a to jest zajebiście. Biorąc pod uwagę, że ostatni upgrade oczy, jak się nie mylę, kosztował 25 tysięcy. Warto zgarnąć te wszystkie białe przed... Na końcówce zawsze najwięcej się dostaje. Nie, bo na to spadł, no ale... Ty ma to też trochę sens. Gdybyśmy dostawali najwięcej na początku, a najmniej na końcu, to byłoby trochę dziwne. Bierzemy ostrze. I na pierwsze. Oj, i... Ja, i... Zrobiłem prosty, więc proszę to zbierać. Dobra.
przecież, halo. Tak, prawie się udało, prawie. Ja nie sekundę wcześniej ci sobie zwrócić, może na nim spojrzał. Samo. Też jednym zabijem chyba. Tutaj na ten. O, znowu ostrze, dziękuję. No kurda, typie! W lewo ogień, w prawo lód, na zmienię żywiołu, spoko. Co jest fajne, możemy zmieniać te żywioły w trakcie w ogóle kombinacji. Na przykład zaczynam lobem. Mogę na przykład... O, raz, dwa. Dupnięcie lodem na przykład, nie? Raz, dwa. I dupnięcie ogniem. To jest zajebiste. To jest dobrze wykorzystać w tym. Dobrze jest się nauczyć... Warto nauczyć się dobrze to wykorzystywać. O, to chciałem powiedzieć. I w razie gdybyście pytali, dlaczego nie użyłem ataku magicznego na lodzie, to dlatego, że go po prostu nie mam. Wciskam teraz trigger. Nie mam. Mam atak magiczny tylko i wyłącznie na ogień. Tego skończę sobie teraz kamanę. Zabiorę. Jeszcze. Czyli spiórko? Uff. Dobra, na szczęście nie. Jakby tutaj było teraz piórko i bym kurde zużył mana, mógł dostać za darmo kolejny pasek. Nie, to mi się kurde. Dobra, zanim pójdziemy tamto, czy tutaj coś się znajduje, bo to jest klasyka Santa Monica, coś, ustawienie czegoś na tym, ale na, no nie w tym, nie w tym przypadku, slash nie tym razem. Ale nauczyłem się dawno temu, po grając w którego God of War chyba często wolno za głosu spadka, żeby zawsze patrzeć na te, zanim tam grakarze, to zobaczyć z drugiej strony, czy czegoś nie ma za kamerą. To właśnie, bo Santa Monica właśnie sobie to wprowadziła. A ten wąż to jest coś naprawdę dziwnego. Trzeba być szczery. W sensie nie rozumiem w ogóle, o kim chodzi z tym wężem. Po co tu jest w ogóle, nie? Wiecie, jest taka historia, że Apollo pokonał Pytona w Delfach, nie? Ciołeczko mi się ten spłoszył. Mówić powiedz chyba... Muł, albo jakiś osioł. No i patrz, widzę już na górze kolejny wąż jest widoczny. Okej, poszedł taki ładunek elektryczny, było widać w środku, jak się podłączył ten wąż. Do widli jest tam, że jest elektryka. O, i tu się powinien taki ten. O, właśnie. Potoczyć i cyk, że jest udziabane. Jakby ja nie kumam w ogóle sensu tych węży, nie? Wiem, okej, wyglądają fajnie, ale czy są jakieś mega użyteczne? No, tak średnio bym powiedział. W sensie, ja to się nie wiem, po co są tutaj te węże. Zamiast po prostu zrobić jakąś trochę dłuższą przeprawę. Taką normalną, powiedzmy, to nie. Akurat powiedziano, że konkretnie Kratos musi w taki, a nie inny sposób zapierdalać na górę po wielkich, jebitnych wężach. Bo czemu by nie? No, tutaj mamy... Tu będzie chyba piórko Feniksa. Dokładnie. O, ale mam 3-4 tylko. Dziwne. Dobra. Myślałem, że już mam 4, będę miał 5. Okej, no ale to przynajmniej nauka dla mnie na przyszłość. W sensie, że jak będę miał białą skrzynkę, to będę mógł zużyć manę w trakcie walki i nie brać skrzynki zwykłej, niebieskiej. Albo użyć tego dwa razy. Bo raz zregeneruję manę ze skrzynki, a raz za rozszerzenie many. Albo odwrotnie. Dobra, tu już wyżej nie pójdziemy. I mamy kolejny wpis. Tym razem w dzienniku poszukiwacza wyroczni.
Jak dobrze jest strzeżona, węże są zajadłe, pokonam je, muszę stanąć przed obliczem wyroczni. Okej, no i to był ten ziomek, którego tam właśnie chyba widzieliśmy. Tak mi się zdaje przynajmniej. Nie pamiętam, czy to było on, czy nie, bo kurde... Tyle grałem w tą grę ostatni raz, nie? I nie mogę nagrać odcinka tego w ogóle. Trzy lata temu chyba, albo więcej. Mamy kolejne te jaja. Bo właśnie, niektóry zdąży się taka... Jeszcze chimerka wykluć. Tu, tam. Aha, okej, nie widziałem jeszcze. Dobra. Może teraz poniewieramy, czemu nie? Okej. Tu się cofnę jeszcze pod włócznię. Chociaż miecz włócznia. Dobra, włócznia niech zostanie, miecz jest jakiś taki lepszy. Dobra, życia mam full, więc może być. Tego wrócę sobie do ognia. Teraz tak, czy tutaj coś jest... No oczywiście, że coś jest schowane! Proszę bardzo. Czerwona i niebiała. Czy tu jest piórko? Nie, kolejne oczko. Dobra. Czyli albo jakieś oko gdzieś pominąłem w tej wiosce, albo po prostu oczy szybciej się zdobyło. Okej. Mamy naszą wyrocznię. Znaczy wyrocznię, mamy świątynię w Delfach, gdzie wyrocznie się znajduje. Ale jeszcze musimy do tej świątyni w ogóle wejść, żeby z wyrocznią pomówić. A żeby tam wejść, no to musimy uwolnić te dwa węże, które są obok, ale najpierw musimy zawalczyć z tym już nam znanym przeciwnikiem. A konkretnie z Mantykorą. Wróć z Chimerą. Z Chimerą. Nie mogę mylić się z przeciwnikiem. Nie to, nie to. Tak, mogę blokować. To nie. Zmieniamy. Mogę blokować, tego nie. Dobra, nie, to nie wniosek. Jakbyś ten dostanę, to już nie zdążę się tego wybrać. O, dobra, bierzemy ją. I... Wróci na nogę. Ten, miał być blok. Okej. Okay. Plujesz, no kurwa. Wejdź za atak, bo chcecie skontrować. Okej, nieważne. Atak z niebo niestety też muszę dopiero odblokować na lodzie, więc na przyszło od mnie wyboru. Ale to jest złego. No kurwa, serio! Musiałem być akurat na krańcu zasięgu! Uwaga, jakbyście chcieli multiku, radzę uważać na tę numerę, bo ona jest w stanie was tą swoim gongiem wypieprzyć arenę, więc naprawdę, warto pasuje. Dobra, mamy ją. Do gleby i na rożę. Serio, przebicie rogi, mówię na rożen. Jezus. Chyba bardziej suchego żartu nie mogłem wymyślić. Mamy to zrobić, no ale niewiele nam to da, dopóki te węże są przyklejone do tych gór, kolokwialnie mówiąc. No ale musimy to zrobić, żeby się po prostu blokowała dalsza część fabuły. Tutaj ten wąż tam z prawej, z lewej, sorry, się trochę ruszył i będziemy mogli wejść sobie do niego. O, widzieliście? Tam co się działa ta wielka Mantykora, właśnie co poleciała kawałek dalej.
intuicyjnie ucięte przejście. No i dobra, mam iść tam. To oczywiście... No, oczywiście jesteś schowany. Jest tylko jedna skrzynka tym razem niestety, no ale mówi się trudno. Jak to wygląda z upgrade'ami? Lód mogę ulepszyć, ale chyba pozbieram sobie na ostrza. Mówię, lodu aż tak... Przecież w sumie może chociaż, żeby ten atak gniewu mieć, bo przecież to mogę czasami jeszcze wykorzystać. To niech będzie. Bezlitosne porażenie i niewzruszony wybuch. Dobra, to jest po prostu atak gniewu, powietrze i ten. No, mogłem za 2000 ulepszyć znowu, ale już chyba sobie to odpuszczę. Chociaż dobra, no jeszcze ten atak specjalny mogę sobie na to ewentualnie pozwolić, ale magicznego jeszcze kupować nie będę, bo wolę się skupić na ostrzach. Bo co mi po to, że będę miał rozwinięte sporo wszystkie te żywioły, skoro ostrza będą biły, no, liche obrażenia. Dobra, na razie zjeżdżamy. Zmieniamy, żeby nie dostać troszkę damage'a. Teraz... Dżum! Okej. Okay. No i mamy gnoja w tarczy, który ja nie szczególnie lubię. Ale na szczęście tej tarczy możemy go bardzo zgrabnie pobawić. Kurwa, jeszcze mieczem w plery. Okej, trochę pojechać dookoła. Pyk! No i dobrze. Dobra, od razu pozbywamy się tej tarczy, bo nie ma sensu, żeby oni to mieli. Dla nich oczywiście. Ja tam mogę ich dupnąć z tą tarczą. Zabiorę. Jak podążył za mną w ogóle, widzieliście to? O, ładnie udało się uniknąć. To. Tak, może bo nie mam ulepszonego znowu. O. A tak gniewo to jest oczywiście po prostu zamrożenie typa. Przestało. Wiesz, czemu gościa przesunęło stamtąd tutaj, po drugie, czemu go nie zamroziło? Poważnie się pytam, co się stało? Nie wiem! Nie powinno wydarzyć. Może teraz się uda? Dobrze. Pięknie, rozkruszona. Świetnie. I od razu dostałem jeszcze więcej orbów tak naprawdę za to. Ja w razie kolejnej już mam naładowany pasek. A propos. Nie, od razu jeszcze minimalizacja w ogóle obrażę, praktycznie nic od niej nie dostałem. Okay, mam kolejną. Pyk! Zamrożona. Kurde, nie zdążyłem. Nice. Trudno się mówi. Zresztą, może jeszcze zdążę jeszcze razem zamrozić. Unik. Mamy ją! Dobra. Okej. Okay. Gacia! I proszę, momentalnie odzyskałem to, co kurde wydałem na te ulepszenie. No i proszę bardzo. Mua. Bueno. Okej. Tutaj mamy jeszcze więcej orbów. 3000 prawie. Na ostrza potrzebuję 5. Na silny 2. Dobra, jeszcze ten silny atak sobie wezmę, ale magicznym już sobie odpuszczę, jak wiem. Zrzenie posłudzona. 4000 wymaga
atak magiczny. No to nie tak dużo, jeśli chodzi na przybliżeniu, jeśli chodzi o na przykład właśnie atak, ulepszenie ostrzy, ale jednak lepiej nie. Wygląda... Okej, po prostu... Powiedzmy prawie to samo, co robi ta Chimera, kiedy drze na mnie pysk. Dobra, moment, co ja mam teraz zrobić, bo kurde. A, właśnie, dobra. Myślałem, że tam wyskoczę, ale ja muszę iść tędy. Dobra, moment. Na górę. Okej, tu mamy dwa te węże. Jeden tam jest zakleszczony, ten, którego mamy uwolnić. Czekaj, moment. Bo chyba idę akurat tam, gdzie mam iść fabularnie, czyli najpierw bym chciał zajść w tym kierunku. O, nie mogę? O, nie mogę. Okej, dobra. No to idziemy w tamtą stronę w takim razie. Już pół godziny nagrania. Dobra. Jak będzie jakiś zapis, to sobie zakończymy też grę. Dobra, tam mam iść. Spoko. A tutaj? No też nic nie ma. Chyba, tak, dobrze. Nie widziałem na ściana. Dobra. To, let's go. Rozbujajmy się. Dobra, i tutaj powinno coś być. Gacia! Dobra. No i mamy tak, najpierw orby. I tu już jest chyba piórko. A nie, też oko! Dobra. Okej. Co? What? Co to miało być? Od czego ja się odbiłem? Przepraszam bardzo. Jaki odcinek durnych śmierci normalnie. Teraz zabrane czy nie? Nie, trzeba zabrać jeszcze raz. Co to miało być? Boże, spadłem gdzieś w cholery i no nie coś... Boże, czego ja się odbiłem? Bo ja nie wiem. Ile jest w tej skrzynce? 50. No dobra. O! Kurwa, no naprawdę znowu! Masakra. Dobra, zawczasu. Czy coś jest tutaj jeszcze bardziej do tyłu? A, tam chyba mam iść. Dobra. Mówię chyba, bo też nie jestem pewien, bo... Pamiętam. Dobra, teraz podejdź. Dwa razy. Dziękuję. Dobra, zobaczmy. Czy tam jest dalsze przejście w ogóle? O. Ty, a może właśnie? Czekaj, bo tam jest skrzynka, widzę. Może tutaj jest... sekret? A nie? Nie, dobra. Tu jest dalszy przejście, bo tu jest kolejny żywioł. Okej, czyli jeśli jest jakiś sekret, to z drugiej strony. Okej, kolejny zapis. Spoko. Ten żywioł jeszcze zdobędziemy sobie w tym odcinku, no bo aż szkoda go nie wziąć. Skoro już jestem tak blisko. Ale jeszcze zanim pójdziemy tam, to chcę zobaczyć, co jest z tej strony, oprócz tych skrzynek. Aha, nic. Okej, czyli po prostu... W razie gdybym nie dostrzegł tego od razu, to mam... bardziej rzut kamery w tamtą stronę. Okej, dobra. Tak, skrzynie są tam na górze, to zdobywam żywioł, skakuję na górę i zabieram to. Okej. Taki szybki reminder dla siebie, żeby to wziąć. Faktycznie. No i proszę, mamy tym razem coś od Zeusa. Piorun Zeusa otrzymają ci, którzy przejrzeli na oczy. Powiedz mi, czy jest jakakolwiek część God of War, w której Kratos nie ma czegoś związanego z elektrycznością? Z greckiej sagi oczywiście, bo z nordyckiej nie jestem pewny. Ale zobaczmy. Tu jest piorun Zeusa. W God of War Chase of Olympus mamy tą rękawicę Zeusa. W God of War 1 mamy też piorun Zeusa, tylko nie jako żywioł na ostrza, tylko dosłownie nakurwiamy tymi piorunami. W God of War 2 mamy od Kronosa takie ustawienie banieczki, takiej elektryczności na pierwszym przeciwniku. A God of War Ghost of Sparta... nie? Okej, okay, dobra. W God of War Ghost of Sparta niczego nie kojarzę, żeby coś było z elektrycznością związane. A nie! Nie! Wróć, przepraszam, nie wróć, jest. Jest oko Atlantydy jako pierwsza magia zdobywana.
to tam daje, to daje, to nakłada elektryczność. Znaczy nakłada, strzela po prostu piorunami. I jeszcze jest w trójce Beach Nemesis. No, intrygująco. Piorun Zeusa. Poraź wrogów oślepiająco szybkimi atakami Zeusa. Rażenie wrogów prądem daje złote kule. Czyli dokładnie to samo, co ogień Aresa. Tylko trochę łatwiej się nabija. Trafienia, jeśli chodzi o ten żywioł. No z wiadomych względów oczywiście. No patrzcie to! 60 kombo praktycznie za jeden atak. Tylko dlatego, że używam tego piórka. Ludzie w ogóle myślą, że piorun Zeusika to jest chyba najsłabszy żywioł w tej grze, a wręcz przeciwnie. Jest silniejszy. Literalnie, jak grałem wszystkim żywiołem po trochu i jak mam kolejno dawać, to... Kolejno, jest to na pierwszym miejscu jest piorun, na drugim miejscu jest żywioł Hadesa, nie będę ukrywał, że nie wiem. Taki też dostajemy, konkretnie go duże, tak samo troszeczkę jak God of War 1, tylko to tutaj magę inna. Okaleca, ale być może będę chciał to pokazać przed finałem fabuły. Patrzcie, bo stoi czterech typowalnych kombo, najprostszy kombo, czyli, czyli atak, uwaga, lekki, albo dwa lekkie i ciężki. Kurde, dostaje 20 do kombosa na już. Okej, może być też i tak. Wygląda tak, że zapomniałem o tym. Ej. Jeszcze raz. Kurde, myślałem, że może być ten video. Okej. Żywioł czwarty żywioł dostajemy dopiero w świątyni, więc teraz to się nie ma co o to w ogóle martwić. Ani przejmować tym, że go jeszcze nie mam, ale wiadomo, prędzej czy później wejdzie. Ale naprawdę, piorun to jest naprawdę zajebista rzecz. Uwaga, piórko. No oczywiście. Czyli niestety nie byłem w stanie wykorzystać magii w tej walce, no bo po prostu jej kurna nie miałem. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda kwestia upgrade'u tego pioruna. Ile? Atak specjalny za tysiaczka. Pierwszy. No, nie taki zły. Dobra, akurat lubię ten żywioł, więc to sobie ulepszymy. Kolejny za 2000. Okej, okay, to chyba tak samo jak lód. Tak samo, czyli jakbym lód se odpuścił, to już by miał piorun fajnie ulepszony. Może nawet bardziej niż lód. Dobra, tam już nic nie ma. Mamy... Kolejny wpis w dzienniku poszukiwacza wyroczni. Wyrocznie mi pomoże. Ujrzy prawdę. Powie mi, co trzeba zrobić. Jakieś liche masz, gościu, te opisy. No, człowieku. Gdzie się co najbardziej rozpisuje? Okej, mamy save'a. To mi się podoba. Tam oczywiście dalej musimy iść, ale czy tutaj coś z tyłu nie jest schowane? To jest dobre pytanie. Gotcha! Okej, okay, mamy jedną taką skrzynkę i jedną czerwoną. Jedną czerwoną, jedną białą. Tutaj. Dopiero czwarte oko Gorgony, niestety. Mówię niestety, bo wolałbym z chęcią zobaczyć tutaj piąte oczko i darmowe healowanie, no ale... Niestety, będę musiał uważać podczas kolejnych walk.
No, chociaż w sumie nawet nie, bo jak zginę, no to po prostu się odrodzę przy checkpoincie, jeszcze będę miał full HP, więc w sumie. Nie będę się zatrzymywać, ale dobra. Żeby mi zapisało zdobycie tego oka, to się... Idziemy dalej, tylko tu trzeba niestety się śpieszyć, bo to się lubi zapadać. Chyba? A nie, to jeszcze nie ta... To jeszcze nie ta część tego... przejścia. No ale będzie też taka, że będzie się bardzo szybko przemieszczać, bo się będzie zapadało nam całe te. No to po czym idziemy. No, do góry, do góry. Okej. Tu w ogóle... Patrzcie, jakie to jest rozjebane, nie? To dalej jeszcze działa. Kto stworzył, kurde, te węże? Bo dla mnie to jest jakaś... Dla mnie to jest jakaś masakracja. Ile to już jest? W jakim to jeszcze jest stanie? A to dalej działa. Bo jak dla mnie to jest naprawdę... Może nie powiem, że zakrawało cud, nie? Ale... To jest naprawdę zajebiście dobre budownictwo. Okej, okay. Hop-siup. Idziemy dalej. Dobra. I hop! I hop! Dobra, mamy zjazd kolejny. Okej, tylko tu oczywiście możemy wypaść. Tu. Czyli na każdym taki zjazd to można wypaść i zginąć, więc warto uważać, co się jedzie. Górę. I pięknie, kolejny zapis. Na to liczyłem. I dobra. Tu dalej iść nie będę, bo tam jak widać dojdziemy sobie do tego węża pierwszego, po którym... do którego weszliśmy, żeby go uwolnić. Ale to dopiero w kolejnym materiale ode mnie, póki... No jak już mi przerywa tak ładnie rozpoczęte pożegnanie, to muszę ją kurde dobić, nie? Okej, nie oberwałem od chleba. Oj, 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 oj. Ty no, łapę ją. O, ładnie, jeszcze urywa mały ogonek. O nie, jeszcze psy. Ło, czy on się zyskiwa w powietrzu? Żart co robicie? Moment, łogień. Być? Do mnie, zapraszam. Ała, no to jest dość brutalne zabicie przeciwnika. Jest, uniknąłem, świetnie. Tego już niestety nie. Ani tego. No come on, serio! Dobra, trudno się mówi. No ale ma full HP przynajmniej, więc... tą walkę dokończyć, to jest normalny. Dobra. Nie pamiętam, czy ja mogę zblokować te ataki. Kono, kono! Okej, poszła. Oj, to! Jezu, to jest takie zajebiste! W trakcie walki! Ten piorun, który spada, kiedy mamy ten pasek nabity. Medy, wiecie, jakie to jest zajebiste, gdy mamy grupkę i pasek pierdolniemy tym piorunem z nieba, nie? Pyk! Jeb! I praktycznie łaszy, to jest potem zaszczytować większość przeciwników najprostszych.
to jest popieprzone. Dobra, już. Już. Dobra, to w sumie, żeby nie powtarzać tej walki jeszcze raz, to już trudno. To tego drugiego węża też sobie w tym odcinku uwolnimy. O, albo dobra. Okej, okay, skoro mam zapis. Dobra, jest zapis, to spoko. To w takim razie tu się pożegnam i na początku kolejnego odcinka uwolnimy sobie tego węża. I będziemy dalej progresowali fabułę. Znaczy, fabułę, po prostu będziemy progresowali grę, bo w sumie w starych gowach nie ma fabuły i poboczniaków, jest tylko fabuła. Poboczne to są te rzeczy, które możemy znaleźć właśnie tak, jak te dodatkowe skrzynki i tak dalej. Ale dobra, nieważne. Ode mnie póki co będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w God of War wstąpienie, w którym być może już wejdziemy do środka tej świątyni. Na razie. Cześć!